I witamy kolejny piękny dzień w Kudowie. Dzisiaj podbijamy Pragę. To jesteśmy w Czechach, w Pradze. I tata Andrzej dzwoni. A my jedziemy do centrum. Mam nadzieję przynajmniej. Po wielu problemach dotarliśmy na parking w centrum handlowym Palladium. I teraz idziemy zwiedzać. Parking kosztuje 50 koron za godzinę. Trudno przynajmniej cokolwiek znaleźć. To jesteśmy przed centrum handlowym Palladium i idziemy szukać mostu. Podobno ładnego. Za mną jest brama miasta w stylu późnogotyckim. Bardzo ładna rzecz. Czyli już znamy kierunek. Nareszcie. I odległość. I teraz czas zdobywać most Karola. My już zdobyliśmy trzeci most i teraz się kierujemy do mostu Karola. Nareszcie. Który chyba przed nami, bo ludzi tam. No i dotarliśmy. Jesteśmy przed mostem Karola. Może nawet nam się uda na niego wejść. Teraz szukamy zamku na Kardashianach. Kardashianach. Andrzej właśnie mi każe podejść pod tej stronie. Czyli zdobywamy zamek na Kardashianach. I jak ci idzie? Dobrze. To był bardzo dobry pomysł. Też tak mi się wydaje. Łydy już pieką. Lecimy dalej. Wyzwanie podjęte. Zdobyliśmy te schody. Uwierzcie nam na słowo. Doszliśmy. Miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy, to Schwanwerderski Palac. Schwanwerderski Pałac to jest to miejsce. Zobaczcie, jakie fury tu jest. No, o to mi chodziło. Powoli kończymy już wycieczkę w Pradze i na do widzenia. Kupiliśmy sobie coś tak fajnego. No i oczywiście z laty bażant. To się nazywa trdelnik. I pewnie jest super. Dziękuję ci. No, aha. Jestem bardzo ciekawa ciasta. Mhm. Ale lody są bardzo dobre.
Nom. A to jest budka gościa, który zrobił te wspaniałe rzeczy. I sam gościu. Ile mnie wyniesie parking tutaj? O 14.02 kupiliśmy. Okej, zobacz. 250 musimy zapłacić. Dziękuję. Czyli 5 godzin za 250 koron. No i tyle. Wróciliśmy z pięknej i słonecznej Pragi. Jesteśmy w Kudowie, w naszym pensjonacie Akacja. A ja sobie teraz siedzę i chilluję przy piwku. A jutro już niestety wracamy. Na dzisiaj to by było tyle. Ejo!